Jestem dzisiaj z wami po raz któryś na tak bardzo istotnym spotkaniu, czyli na Wigilii, prawie można powiedzieć, czy na spotkaniu przedświątecznym. Chciałbym podziękować za współudział, że państwo jesteście z nami, że tworzymy wspólną rodzinę, że jesteśmy w tym czasie, gdzie trzeba być razem, jesteśmy razem. Są to święta wyjątkowo rodzinne. Każdy będzie te święta obchodził w swojej rodzinie. Natomiast jako miasto, jako powiat jesteśmy też jakąś rodziną większą. Dlatego dzisiaj jesteśmy z państwem. Szanowni państwo, jesteśmy też na progu nowego roku, co jest bardzo istotne. Kończymy pewien okres 2018 roku. Chciałbym, żeby nadchodzący rok był dla państwa rokiem spełnionych nadziei i marzeń, żeby był rokiem dobrym, żeby był rokiem, gdzie każdy będzie się cieszył swoimi sukcesami, osiągnięciami, ale przede wszystkim zdrowiem. To jest najważniejsze. Chciałbym, żeby święta dla państwa były również przeżyciem takim osobistym. Żeby to nie były tylko święta skupiające się wokół choinki, czy nawet dobrze wyposażonego stołu, ale przede wszystkim, żeby to były święta dla serca, dla ducha, dla takiego przeżycia wewnętrznego. Nasz wieszcz narodowy Adam Mickiewicz pisał takie piękne słowa, że wierzysz, że Bóg narodził się w betlejemskim żłobie, ale biada człowieku, jeżeli nie narodził się w tobie. Więc to jest sedno naszych świąt. I tego państwu życzę głębokich przeżyć, wyciągniętych dłoni do siebie z opłatkiem przebaczenia, życzeń serdecznych, płynących z serca i pojednania. Wszystkiego dobrego na święta i na nowy rok. Szczęść Boże.